No, jakie honory po tym zwycięskim ostatnim meczu, ale jeżeli, ja zaraz się do tego. I prośba właśnie o zdefiniowanie Państwa oczekiwań, jeżeli chodzi o spotkanie z Wisłą Kraków. Jakie humory? No, na pewno cieszymy się przede wszystkim z tego, że wygraliśmy. Wiadomo, końcówka dla nas nie była fajna, trochę dramaturgii. Ale tak jak mówię, no, najważniejsze 3 punkty. Wiemy, że w kolejnym spotkaniu właśnie w tej koncepcji musimy być bardziej skoncentrowani i nie myśleć o tym, że mecz już się skończył. A odnośnie Wisły Kraków, no, na pewno czeka nas ciężkie spotkanie. Wiadomo, Wisła ciężkie, ale nie musi być koniecznie w sensie piłkarsko. Mi się wydaje, że będzie fajnie się grało, bo Wisła gra piłką. Fakt, że mają kilka kontuzji, wypadło kilku zawodników. Ale to już nie nasz problem. My na pewno skupiamy się przede wszystkim na sobie i jedziemy, wiadomo. Nie powiem nic nowego, że chcemy wygrać. Patrząc na to, jak Wisła zagrała z Lechem, gdzie praktycznie no, 2 razy może przyszła połowę, wbrew pozorom nie będzie to łatwiejszy mecz niż ten z Łęczną. Mi się wydaje, że trochę inaczej. Mam nadzieję, że Wisła się nie cofnie i nie będzie broniła wyniku, tylko będzie chciała grać z nami w piłkę. A co do meczu z Lechem, no na pewno niefortunna sytuacja, że Wrożek dostał kontuzję, a później jeszcze czerwona kartka ustawiła, mi się wydaje, ten mecz na pewno. No i zmiana trenera, prawda? No tak, tak, no ale to akurat się działa jakiś taki pozytywny impuls w drużynie może. Choć nie wiem, jaka sytuacja była w drużynie odnośnie zmiany trenera. Kiedyś tak się mówiło o meczach Legii z Wisłą, że taki prawdziwy klasyk. Teraz to się zrobił taki trochę zakurzony klasyk, jak te mecze Legii z Widzewem w ostatnich latach. No tak, takie akurat są czasy, no. Nie ukrywamy, no, wszystko się zmienia tak naprawdę pomału i teraz tak naprawdę klasyki się pozmieniały. Proszę nam zdradzić trochę tajemnicę szatni. Wydaje nam się, że trener Czerczesow ma dużo ognia. Jak on reaguje, kiedy jest niezadowolony i czy rzeczywiście chwali, kiedy no, gracie według jego oczekiwań? No, tak jak pan powiedział, to jest tajemnica szatni, tak? Nie mogę zdradzać niektórych tajemnic, to zostaje w szatni. No, na pewno trener ma trochę temperamentu i kiedy trzeba, to na pewno wie, jak nas ustawić do pionu. Czuć was taką motywację, że wygrywając te 3 mecze do końca, ta różnica z Piast między Piastem nie będzie już taka duża? No na pewno nie będzie. Jeżeli wygramy 3, to na pewno wygramy z Piastem, to na pewno się zmniejszy o te 3 punkty. Łukasz Pec, przeanalizowaliście już ostatni mecz z Podbeskidziem z trenerem i jakie wnioski trenera, czy nie wiem, że sprinty ci zaserwował na przykład? Co zaserwował? Jak sprinty po tej sytuacji z Leandrem. Nie no, taka dziwna sytuacja, bo jeśli chodzi o mecz ostatni z Łęczną i tą sytuację, wiadomo, no ja byłem przekonany na początku, że ta piłka nie zostanie w boisku, no ale jednak została i żebym ruszył od początku na gazie do niej, to bym był pierwszy. Nie zaserwowało mi żadnych indywidualnych, może chyba dzisiaj będzie może. Ta lekcja była przepiękna, prawda? No trzeba przyznać, że to jest tak jeden świata. czy tak chciał, no jak tak chciał, to szacę. Jakie masz wspomnienia z meczów w Krakowie z Wisłą? Mówię już nie tylko o Legii, pierwsze takie skojarzenia. Ja powiem ogólnie, że wiadomo, grałem wcześniej w Kimcie Zabierzów, to jest na przedmieściach Krakowa i spędziłem tam rok czasu. Więc mam dobre wspomnienia i zawsze mi się na stadionie Wisły dobrze grało, więc fajnie tam będzie zagrać. Wasza praca obrońców będzie dużo łatwiejsza w związku z tym, że Prożek nie zagra z powodu kontuzji? No na pewno jest to doświadczony napastnik, który tak naprawdę szuka często piłek gdzieś za linię obrony, zgrywa i rusza gdzieś za linię obrony. No, dla obrońcy to jest w sumie dużo ciężej niż napastnik stoi i próbuje te piłki zgrać i stoi, tak? A on często jest w ruchu, często szuka tych podań gdzieś za linię obrony, dlatego dla obrońcy zawsze jest ciężej pilnować takiego zawodnika. Jak myślisz, jak bardzo ten potencjał ofensywny Wisły się zmniejszy przez to, że Brożek nie zagra? Nie wiem, no to już nie mi oceniać. Ja powiedziałem, jaka jest sytuacja, kiedy gra, a jak nie gra, nie wiem. Mają też tam chyba kilku też napastników, czy Jankowski, czy Bogucki mogą zagrać też wysoko. Więc i tak są groźni, a nie tylko Brożek, wiadomo, stanowi o sile Wisły Kraków, dlatego też musimy tego mogły być cały czas skoncentrowani na grze defensywnej. Dziękujemy. Fajnie.